Can I show my love for you? No wiem, to pewnie ja jestem jakiś dziwny, ale co tu się właściwie wydarzyło? Rozumiem, że dostaliśmy po prostu okraszony ckliwą muzyczką filmik, na którym młody robi super miły gest i dlatego my robimy zbiorowe ooo i stąd tak dużo pozytywnych reakcji. No ale trudno nie widzieć drugiej strony tej historii, bo oto robimy słodki obrazek z sytuacji, gdzie ktoś najpierw spożył tyle etanolu, że teraz leży i zdycha, a młody w reakcji na to przynosi super przekąski i napoje. Wiecie, no ja rozumiem jakieś słodkie podanie rosołku komuś w przeziębieniu czy grypie, ale malowanie takiej rodzinnej sielanki tym, że ktoś ze starszych najpierw wstawił się na tyle, że teraz cierpi na kaca, a młody widząc to reaguje przynoszeniem źródła glukozy? Mm. I tak trochę zgrzytami między zębami ta wola obsypania lajkami, serduszkami, takiego scenariusza, gdzie tak naprawdę dziecko od najmłodszych lat uczy się, że tak właściwie wygląda życie dorosłych, że czasami sobie wypiją, a potem muszą sobie poleżeć i pocierpieć na kacu. A, ot takie wesołe, słodkie życie domowe. I wiecie, to nie jest żadna diagnoza tych ludzi czy tego domu, z którego pochodzi to nagranie, bo po pierwsze, ta sytuacja mogła być pojedyncza i już nigdy się nie powtórzyła. A po drugie, nawet nie wiemy, czy to jest prawda. Może to jest tylko kreacja na potrzeby zebrania reakcji w internecie. Ale tak czy inaczej, zastanawiam się nad tym, co my właściwie lajkujemy i co przy okazji utrwalamy.